podsumowujemy sezon wraz ze sponsorami, partnerami, mechanikami w wykonaniu Musiolak Racing Team. Ja mogę tylko powiedzieć, że to był sezon bardzo ciężki dla mnie, no ale wnioski trzeba wyciągnąć, trzeba pomyśleć, co zrobić w przyszłym roku, aby było lepiej. Większość sponsorów, mam nadzieję, ze mną będzie. Dziękujemy, że po raz kolejny możemy się spotkać na podsumowaniu sezonu w wykonaniu teamu Musiolak Racing. Miło nam, że po raz kolejny w takim gronie możemy spotkać się z naszymi przyjaciółmi, sponsorami, kontrahentami, dostawcami. Naprawdę grono tych osób z roku na rok jest coraz większe, to nas najbardziej cieszy. A co też było fajne w tym sezonie, to przede wszystkim to, że w tych trudnych momentach mogliśmy liczyć na wielką rzeszę osób, wielką rzeszę pomocy i za to wszystkim dziękujemy. Dla nas to najpiękniejsza wiadomość, że coraz więcej mamy przyjaciół i osób, które są z nami na dobre i na złe. Informacja jak co roku taka sama chyba, także zostajemy dalej. Zostajemy z Tobiaszem na sezon 2016, także pewne kroki zostały poczynione, także Tobiasz, zostajemy, pomagamy. Współpraca przede wszystkim z tym teamem sprawia nam ogromną radość. Cały poziom współpracy jest naprawdę na poziomie wzorowym, od tak naprawdę do pięcia wzorów, po wykonanie, po wypromowanie całej kolekcji, także jesteśmy naprawdę niezmiernie zadowoleni, że to wygląda w taki sposób i na pewno podążamy razem z tym teamem przez kolejny sezon 2016. Myślę, że na pewno stworzymy kolejną świetną kolekcję i tak z tego sezonu 2015 będzie kolejnym wielkim sukcesem. Częstochowa pokazała play-offy, memoriał, że Tobiasz jakby jest na poziomie progresji do przodu. Jesteśmy jakby pełni optymizmu, że Tobiasz w tym roku pokaże lwi pazur i będzie tak samo dobry jak w roku 2014. Zaczęło się od tego, że najpierw byli to nasi klienci, a później poprosili o pomoc, więc postanowiliśmy im pomagać. To jest kapitan, to jest osoba, która jest osobą dla mnie bardzo skromną, uczuciową. Znam Tobiasza od wielu, wielu lat. Tobiasz Musiolak godny był do tego, aby otrzymać pieniądze z budżetu miasta i wywiązał się z tego perfekcyjnie, ponieważ promował nasze miasto nie tylko na torach w naszym kraju, a jak wiemy, Tobiasz Musiolak jeździ też w kilku ligach zagranicznych. Jestem w ostatniej fazie doktoratu z marketingu sportowego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, więc musiałem z przykrością poinformować Tobiasza, że najbliższe miesiące, przynajmniej do czerwca, będę musiał spędzić w dużej mierze we Wrocławiu, tak? W dużej mierze przed książkami, a jeśli już być menadżerem, to być menadżerem od A do Z, czyli oddanym do końca temu, co się robi. Na pewno nie wycofuję się całkowicie z teamu, ale moja rola przez te najbliższe kilka miesięcy będzie znacznie mniejsza. Patrząc na Tobiasza, patrząc na wiele osób w teamie, jestem spokojny, że na pewno Musiolak Racing Team da radę. Z przedstawicielami wszystkich kibiców Unii Leszno
spotkam się w przyszłym tygodniu i przekażę na ich ręce podziękowanie. Uważam, że jest przede wszystkim bojowym zawodnikiem i ma spore umiejętności i dlatego się zdecydowałem na współpracę. Bardzo wam wszystkim dziękuję za wsparcie i wszystkie ciepłe, miłe słowa dotyczące sezonu 2015. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, Tobiasz Musiolak.